Yes, adore you all of the time. I'd like to. Ahoj. Dzień, dzisiaj jest 2 września, drugi dzień, albo właściwie pierwszy dzień naszej przeprowadzki. Drugi czy pierwszy? No w sumie drugi, ale to jest pierwszy. No w sumie drugi, ale w sumie pierwszy. Więc teraz zmierzamy do auta i jedziemy po jakieś rzeczy typu farby i tym podobne. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie będziemy dzisiaj malować, bo mamy dużo śmieci, które musimy ogarnąć w tym mieszkaniu, więc byśmy zaczęli malować, to by było bez sensu. Zobaczymy. Tak mi się wydaje. Chyba, że szybko ogarniemy to tam w lewo. Chyba, że ten, o jak ciemniutko. Chyba, że ogarniemy szybko te śmieci, które są, to wtedy zaczniemy malować. W każdym razie właśnie teraz idziemy coś kupić. No i co? No i za 2 dni do szkoły, nie? Nawet nie mieliśmy dzisiaj żadnego noża, żeby sobie coś posmarować na kanapce. No. Nie musieliśmy maczać chleb w pasztecie. Mi tam się podobało. No, ale Okcja oczywiście przez to, że nie miała noża i nie mogła sobie posmarować kanapki, to mówiła, że jej nie smakuje. No bo jest tutaj takie suche i takie nieprzesiąknięte tym wszystkim. Ja jestem ekskluzywna trochę, więc... Ale będę się dzisiaj trząsł właśnie. No, to będzie znowu kolejny trzęsący się vlog. Już się trzęsę, już czuję, że się trzęsę. Dobra, lecimy tutaj. Boże, ludzi w tej kastorem jak mrówków dzisiaj. No, też nie wiem, na ile to starczy nam. Tu nie ma nigdzie napisane? Masz malowanie, przygotowanie. To nie, coś tam można pomalować 100 tysięcy kilometrów. Jedna czy dwie? Nie no, chyba dwie. Chyba tak. No tak to wygląda, tak jakby. No, o, 100 metrów. Kurde, nie, to jedną. A tu jest napisane wydajność 9 metrów. A, dobra. A na litr. Kurde, jesteśmy głupi. Dobra, to bierzemy jedno, najwyżej się wrócimy. No, jak zabraknie po jakąś małą, nie? Chciałabym takiego do łazienki. Oczywiście przyszliśmy po jakieś farby, nie farby, ta tutaj by chciała jakieś kwiatkę do łazienki. Ja po co? Po co, skoro tylko zasypi nam. Tylko nam zasypi. Musimy chodzić okrężnymi drogami, bo jest tyle ludzi, że po prostu nie idzie no, przejść. Ludzie jak mrówków. O właśnie. Jak ktoś się przepychał przed nas. Weźmy cebulę. O, takiego bym też chciała. Tego za 9,98, widzisz? Takiego sukulenta. Co to jest? To? No, nie, to. Tylko, o, kułam się. To? Takie, o, tylko nie takiego, bo ten jest brzydki akurat, ale takie, o. I po co ci to, powiedz mi? Kwiat w dom, Bóg w dom. Oho. Bambusy, oj, bambusy. Dobra, musimy szukać miotły i mopa. Bo Okcja jeździła sobie tym wózkiem i teraz jej zabrałem. Pyta się, no dlaczego jej zabieram? Ja mówię, no bo nie daje rady. Ja też, że ona nie daje rady. Jak ty nie daje rady? I pokazałem, jak ona skręcała. I skręcała tak. No bo tam jest, kurde, 10 litrów farby, co ty zamyślisz? Kapisiłaś, wkłada. Yes. Zrobiliśmy interes, kupiliśmy sprzęt do malowania z folią i taśmą, bo kupowaliśmy taśmę i folię osobno i to się nie opłacało, my jesteśmy normalnie... Dobrze, że jesteśmy przygotowani na malowanie, mamy już kask. O tak, no. Dobra. Dojechaliśmy do domu, teraz będziemy się zabierać z tymi rzeczami. Na parking. Na ten parking. I właśnie tak sobie mówiliśmy, bo tutaj jest strasznie ciasno, jak się wszędzie jeździ, że co byśmy zrobili, gdybyśmy mieli naszego Range Rovera, bo to taki nasz goal życiowy. A Kasper mówi, nie mieszkalibyśmy tu, mieszkalibyśmy w naszej chacie z garażem. Prawda, prawda. I like to love you every day.
Pierwsze pociągnięcie! I'd like to love you, mama, love you, mama. Malowaliśmy już pierwszą ścianę, oczywiście raz. Jeszcze trzeba tutaj domalować górę i jeszcze pewnie chyba ze dwa razy przelecimy, nie? No pewnie ta. Bo ten są kolor... dosyć mocne prześwity na tym kolorze. Weź, może przyzumuj, bo tak to nie widać bardzo. Takie o. No kurde, to wygląda idealnie. No bo ta ściana ma też takie paski, to nie tak, że my źle malujemy. Tylko ona tak została skonstruowana, że, że ma jakieś takie łup, łup artystyczne. No, tak właśnie została tak fajnie położona. Genialnie. Wolałabym zwykłą równą ścianę, no ale dobra. No niestety. Nie w tych blokach. Wtedy nikt nie potrafił robić równo. Dobra, malujemy dalej. Piąteczka. Robimy małą przerwę od malowania, bo już trochę pomalowaliśmy, jesteśmy głodni. Tak z połowę pomalowaliśmy. No. Tak, o. Tutaj pomalowaliśmy. Tutaj pomalowaliśmy, tutaj pomalowaliśmy. I tu, o, o jak ale widać, o, la, la. I też pomalowaliśmy. O, i tak tutaj. Nawet trochę na buźce. Ja jeszcze zabrałam się za to. Widać różnicę, jak to wygląda. Myślę, że będzie o wiele lepiej. I właśnie tutaj widać różnicę. Jak myśli kobieta, a jak myśli mężczyzna. Ja powiedziałam, żeby mi Kacper nalał farby na ten taki... pokrywka od czego? Od wiadra, od farby. Żeby mogła poczuć jak Matejko. Tak, on powiedział, a będziesz malować tam na górze, a ja tak, tak. I on myślał, że ja po prostu będę malować pod tym, jak, że tak, no tak, to, no po, tak pod tym. No że będę dokańczać, tak. No. A ja nagle zaczęłam malować tam i mówię do niego, kurde, to zajmie wieczność. A on się odwraca i, co? Ty to malujesz? A ja mówię, no tak. I on myślał o lenistwie, a ja myślałam o wyglądzie. Śmiesznie, nie? No, no co zrobisz, no normalnie. Mały update w naszym malowaniu. Pomalowaliśmy tą ścianę już dwa razy. Tą tutaj trzeci raz. Jeszcze została nam ta ściana do pomalowania. Ale w ogóle one są jakieś dziwne, bo są takie mega dziwne prześwity w niektórych. O, tu widać. I to nie jest tak, że my pomalowaliśmy gdzieś tam z boku, a to pominaliśmy. To się jakoś tak dziwnie dzieje. Jakoś tak wchłania tą farbę. A w tym miejscu, tam gdzie są te żółte części jeszcze, żółty kolor przechodzi na wałek i rozprowadza się po całej reszcie ściany. I ja nie wiem, o co chodzi. No. Malujemy póki co jeszcze. Nie wiem, kiedy ostatnio się odzywaliśmy, ale już jest która. No po 18. Nie, 19.15. No, no to w sumie w połowie tego co mówiliśmy. No i będziemy dokańczać teraz te ściany. Kacper będzie dokańczać. I później idziemy sobie do kina na Annabelle. Tą co tam wyszła jakoś w sierpniu, bo pójdziemy o 10 i nie będzie nas tak do 12 i przez ten czas mieszkanie będzie się wietrzyć, żebyśmy nie naćpali się tym zapachem przez noc. A cały dzień w nim siedzimy. No ale to i tak jest otwarte okno ciągle. Po drodze opędzlowaliśmy sobie kebsa. No, kebaba jedliśmy. I tak, i żegnamy się i widzimy się jutro. Jutro chyba lecimy na zakupy do Ikei, także myślę, że będzie fajnie. Znaczy nie wiadomo, może będziemy malować. No, no wiesz, że nie wiem, pomalujemy na pewno jeszcze. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale i tak do Ikei chyba polecimy, co? Po kwiatki. Po co kwiatki? Wiedziałam, że to powiesz. Powiedz mi, że one, ale po co komuś kwiatki? Ja nie wiem. Bo ładnie wyglądają. Dziewczyny lubią kwiatki, nie wiesz? No dobrze, wiem, że lubicie, ale takie lubicie tak dostać, a nie? Kwiatek no to możesz postawić... mi kupić. Co? Możesz mi je kupić. Tak. Postawisz kwiatka, zbiera tylko kurz, nawet ładnie je wyglądają. Nie przesadzaj. Nauczę się przynajmniej o nie dbać i ich nie będę zabijać. Tak, piłem kwiatka, więcej się nie kupię. Chodzi o doniczkowego. No, doniczkowe zabiją. No tamte to same biędną. Tak. Co byś zrobiła? To... Chodź, ty się pożegnał.
Ja tu jestem bardzo zajęty. No chodź. Czekaj, no teraz już do końca będę. Ale w ogóle jak już nagrywam, to jest o wiele lepiej. Jest jaśniej. Wczoraj pamiętasz, jak było ciemno? Nie, nie pamiętam. Tak się składa, że nie pamiętam. Jedyne, co pamiętam, co jest w mojej głowie, to to, że rano wstaliśmy i zacząłem malować. No taki jest dzień śwista. I dalej robisz to samo. Cały dzień maluję, nie? Dobra, no to już się teraz skończysz i pójdziemy się ogarnąć, a potem do kina. Pożegnaj się ładnie. Ładne pa.